Ta kokaina jest cudowna. Cieszę się, że znalazł pan właściwe lekarstwo dla mnie. Uwolni mnie od tych bólów głowy. Tak we wrześniu 1944 roku Adolf Hitler powiedział do swojego osobistego lekarza Teodora Morella. Hitler przebywał wówczas w Wilczym Szańcu na Mazurach. W tym czasie budowano tam nowy bunkier i wódz nie był w stanie znieść odgłosów budowy bez kolejnej dawki ulubionego narkotyku.